No i kończymy, kochani, torebkę wykonaną z kieszeni jeansów Dolce & Gabbana kupionych w Lumpeksie. No, nie chcieliście ostatnio, abym je dla was przymierzył, ale zobaczcie, jak powstała torebka. No, na pierwszy rzut oka z daleka wydawało mi się, że te kieszenie są równe. Niestety okazało się, że jest różnica. Będę musiał z tego jakoś wyjść. Na początek usztywnienie. Wsadzę tutaj do środka właśnie karton plus gąbka. Także jedziemy, wycinamy gąbeczkę i przyklejamy ją na karton. Przechodzimy do szycia. Także para buch, koła w ruch i lecimy. Pierwsze szycie, teraz muszę wysmarować wszystko i wkleić to usztywnienie w postaci kartonika i gąbki. Zamykamy kanapeczkę, prawie jak w McDonald's. No i zszywamy już teraz dwie kieszenie z sobą, co prawda jedną dłuższą, drugą krótszą, ale zawsze da się jakoś to fajnie obrobić, żeby wyszło fajnie. A jak wiadomo, fajne wszystko. Także możemy, kochani, odciąć ten naddatek. No ja tutaj zostawię po pół centymetra, bo będę chciał, albo może jednak nie. Przyklejam to z powrotem, odcinam to do tyłu. Nie, to musimy to zmienić. Żartowałem. Aś jest kura dowcipny, kura. Był taki pan, który nie chcąc przeklinać zawsze mówił kura, kura, mówię ci kura, Michał, kura, normalnie kura, kura. Podczas dźwięków tych zwierząt, kochani, zesnułem boki, ażeby zrobić taki fajny, myślę, ciekawy efekt snujących się brzegów. No to cóż, zapnijcie pasy. Oto torebka, torebeczka wykonana z kieszeni z jeansów Dolce & Gabbana kupionych w Lumpeksie. Robiona przeze mnie. Dwustronna. Z dwóch kieszeni. A co? Na grubo. A jak? Dajcie znać, co myślicie, jak wam się podoba. Aha, zawieszona na pasku również z torebki kupionej w Lumpeksie. No ja, kochani, co prawda nie chodzę w takich torebkach, ale widziałem bardzo dużo osób, które nosi takie. Także gdybyście mieli ochotę, macie jakiś pomysł na wykonanie takiej własnej torebki, czy to właśnie z własnym logo, zdjęciem, nadrukiem, czy w kolorach po prostu takich, które chcecie, mam ich, słuchajcie, bardzo dużo, to zapraszam was do kontaktu na Instagramie, tam możecie wysłać wiadomość. Także tak, słuchajcie, wyszła i wygląda torebka z używanych jeansów. No... cóż dodać, cóż ująć. Fajnie i w kontakcie.